Podczas edycji serwery niczego nowego nie wprowadzają, a co gdyby podczas edycji właśnie wprowadzić masę nowego kontentu dla graczy. Witam Was bardzo serdecznie i życzę miłego oglądania. Na wstępie tego filmu chciałbym przeprosić, ponieważ jestem leciutko chory. Mam nadzieję, że film mimo tego wyjdzie bardzo dobrze. W poprzednim filmie opowiedziałem Wam o większości zmian i nowości, lecz powiedziałem, że możecie się jeszcze czegoś spodziewać. Pomimo masy nowości mamy dla Was jeszcze kilka bardzo ważnych rzeczy, takich jak nowe eventy albo nowe systemy, które miejmy nadzieję, że wydłużą medycję, a przede wszystkim są one podrobione, aby Wam, czyli graczom, grało się jak najlepiej. Zacznijmy od eventu, który miałby się pojawić w poprzednim filmie, lecz niestety nie pojawił, a mianowicie najlepszy klip z edycji. Na naszym kanale YouTube możecie znaleźć pierwszy film z tego eventu, który odbył się na poprzedniej edycji. Sam event jest bardzo prosty i wystarczy zrobić jakąś dobrą akcję na serwerze, sklipować i wysłać na mail enchantclip.wp.pl. Mamy kilka kategorii w evencie, a mianowicie najlepszy klip PVP, najlepsza ucieczka, śmieszny klip, ale może to być też coś zupełnie innego i wszystko zależne jest od waszej kreatywności. Event ma kilka zasad, polecam przeczytać post na, kana na kanale Eventy na naszym Discordzie oraz obejrzeć film z poprzedniej edycji dla lepszej wizualizacji. Przejdźmy teraz do grubej ryby, a mianowicie wielkiej aktualizacji. Co ona nam wprowadza i co daje? Pierwszym tematem aktualizacji będzie nether. Prowadziliśmy nowy, a może stary świat, nether. Będzie on dostępny od wtorku, od godziny 18 do godziny 20. Lecz same czasy otwarcia netheru mogą się zmienić w zależności i będzie odzew graczy. Tak więc może nether być leciutko dłużej, a może być też krócej. Do netheru będzie mogło wejść jedynie 9 osób z jednej gildii, i taki w netherze są całkowicie usunięte. Czyli każdy gracz, prócz swojej gildii, jest incognito. W neterze możecie praktycznie wszystko niszczyć oraz wszędzie budować, jedynie budowli stałych. Ich nie da się niszczyć oraz na nich budować. Ewendy stałe to na przykład spawn, koth albo event wither. No, i jak już poruszyłem temat eventów, to właśnie w neterze odbędą się dwa eventy: wither oraz kotch. Event wider działa na zasadzie bossa, czyli posiada swoje HP, specjalne ataki i tak dalej. Event bardziej pod gildię, niż pod grę indywidualną, ponieważ wygrywa top 5 gildi z maksymalnie nabitym damage'em, czyli im więcej damage'u nabijecie, tym macie po prostu większą szansę, że wygracie. Jeżeli chodzi o wygraną, to za wygraną dostajemy specjalne klucze do skrzyni, którą znajdziecie tutaj właśnie na spawnie w neterze. Jako jeszcze informację dodatkową mogę dodać, że na scoreboardzie będziecie mieli właśnie top 5 gildii. Plus nasza, sa, nasza sama gildia i nasze punkty. Niestety jestem teraz na serwerze testowym, i nie ma tutaj właśnie tej skrzynki, ale tutaj, właśnie na Spawnie, będziemy mieli specjalną skrzynię, chyba skrzynia Piekła, o ile dobrze pamiętam. I Wygrywając właśnie ten neter, będziemy mieli klucze do tej skrzynki, no i nimi otwieracie właśnie tą skrzynkę, a w niej mamy różnego rodzaju nagrody. Drugim eventem w neterze jest kod. Event, raczej wydaje mi się, że każdemu znany. Tu będzie on chyba działał na troszeczkę na innych zasadach niżeli na, na przykład na HCF-ie, ponieważ na HCF-ach trzeba bodajże przez chyba ileś czasu być na jednej platformie, a tutaj zdobywamy punkty. Sam kod troszeczkę działa na zasadach sumo, a mianowicie na środku jest pole 7 na 7 i każde 2 sekundy na polu to jeden punkt. I tak jak w przypadku eventu Wither, tutaj również wygrywa 5 gildii. Im większa pozycja w topce, tym po prostu większa ilość kluczy. Zdobyte punkty idą na konto gildii, czyli 9 graczy łącznie, w sensie 9 graczy w tym samym momencie zdobywa punkty. No i po zdobyciu 2000 punktów przez Gildię, event się kończy. Dodatkowym aspektem w neterze są trzy nowe przedmioty dla lidera gildii, Ale ów przedmioty możemy używać jedynie podczas trwania eventu KOTH. Wszędzie poza eventem KOTH one nie działają, i też jak event KOTH nie jest aktywny, to te przedmioty po prostu nie działają. Pierwszym przedmiotem jest Blaze Powder. Będzie to specjalny przedmiot, używać go będzie mógł tylko i wyłącznie lider. No i podczas trwania właśnie awentu Koth, po użyciu właśnie tego blaze, blaze Powdera, będzie on dawał całej gildii efekt siły 1 na 3 sekundy. Kolejnym specjalnym przedmiotem jest cukier. Po użyciu tego przedmiotu dan Speed speeda 2 na całej, dla całej gildii na 5 sekund. I ostatnim już przedmiotem będzie to magiczny łuk. Sam łuk będzie dawał efekt Punch 2. Tak więc będzie to idealny przedmiot, aby kogoś po prostu z tego, z tego pola odknąkać. Miejmy nadzieję, że sam nether Wam się bardzo spodoba i w zależności jaki będzie odzew graczy, będziemy go dalej urozmaicać i poprawiać. Kto wie, może będzie on dłużej, albo po prostu będzie on częściej odpalany. Oczywiście liczymy na Wasz feedback podczas edycji. No a teraz przejdźmy do kolejnych urozmaiceń. Wielki update wprowadzi nam system Battle Pass, lecz będzie on dostępny od poniedziałku. Za wykonywanie misji będą różnego rodzaju nagrody. Jedną z nagrod będą po prostu magiczne klucze dostępne na następnej edycji. Tak więc miejmy nadzieję, że sam ten aspekt zachęci niektórych graczy do dalszej rozgrywki na serwerze. Jedyne czym te battle passy będą się różnić, to po prostu większą ilością kluczy na następną edycję. Dodatkowo podczas wielkiej aktualizacji odbędzie się reset rankingu, i od tego momentu aż do końca edycji osoby znajdujące się w top 5 rankingu będą mogły wygrać rangi oraz klucze na następną edycję. Kolejnym systemem będzie enchantowa loteria. Będzie ona działała na zasadzie losowania, a mianowicie za różnego rodzaju aktywności na serwerze będziemy zdobywali punktów. X punktów, bodajże chyba 50, to jeden bilet. Im więcej biletów zdobędziemy do końca edycji, tym nasze szanse na wygraną będą większe. Lecz końcowo wszystko i tak zależne jest od szczęścia i wygrać będzie mogła nawet osoba z jednym biletem. Sam system będzie dostępny od wtorku i będzie on trwał do końca edycji. Na końcu edycji odbędzie się oficjalne już losowanie na transmisji, oczywiście na żywo, a do wygrania będą pakiety premium, kosmetyki na Blazing Pack oraz rangi na następną edycję. Dodatkiem pobocznym będzie ułatwiony start dla nowych graczy. Każdy nowy gracz będzie miał dostęp do specjalnie zrobionego kita, tak aby ułatwić im start podczas edycji. Pytanie brzmi, czy nowi gracze się znajdą? Miejmy nadzieję, że tak i umili to im trochę start na serwerze. Ostatnim rzeczą na serwerze, jaka będzie wprowadzona podczas aktualizacji, będzie nowy event w normalnym świecie, a mianowicie event Tor. Będzie to event powietrzny, respinną strukturę na 200 kratce i musimy dostać się do środka budowli. Event nie jest jeszcze skończony w 100%, lecz mam nadzieję, że mimo tego event sam przypadnie Wam bardzo do gustu i będziemy mogli go dokończyć na następnej edycji. Sam event działa trochę na zasadach sumo, musimy stać na głównej platformie w środku budowli i w momencie, gdy zdobędziemy wymagane punkty, wygrywamy. Bodajże top 5 osób z największą ilością punktów wygrywa. No i tak oto w ten sposób doszliśmy do końca tego filmu. Przedwczoraj oraz wczoraj były beta testy na serwerze. Dziękujemy oczywiście każdemu kto brał udział. Na pierwszych beta testach były leciutkie problemy z pingiem, za to na drugich już było lepiej. Hype na edycji jest mega duży, tak więc miejmy nadzieję, że na edycji również wszystko będzie stabilnie. Tak jak widzicie na serwerze powstał ogrom zmian i nowości, tak więc nic, tylko mieć nadzieję, że od strony technicznej nic nie nawali. Ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do gry na serwerze nshot.pl